Jakiś czas temu przeczytałam artykuł od firmy Mars. Firma Mars to, nie wiem czy znacie, jest taka firma, która produkuje bardzo dużo batoników i generalnie korzysta w dużej ilości z czekolady. No i okazało się, że firma Mars chciała wystosować taki program, w którym dzieci, które teoretycznie wcześniej były zmuszane do pracy na ich plantacjach, miałyby zostać wysłane do szkoły. Okazało się jednak, że program ten był w dużej mierze po prostu chęcią pokazania się dobrze w krajach zachodnioeuropejskich, czyli tam w Europie i w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, a tak naprawdę z rzeczywistością miał niezbyt wiele wspólnego. W związku z tym dzieci, które teoretycznie miały chodzić do szkoły, wysyłane były do pracy na plantacje i od taka była ich rzeczywistość. Kiedy o tym przeczytałam, bardzo chciałam zrobić na ten temat mega dedykowane, rozbudowane wideo, jednak wiedziałam, że nikt nie chce klikać na wideo, na których mówi się o tym, że dzieci cierpią. Ale tak naprawdę to dlaczego? Cześć, ja mam na imię Ania i tutaj na kanale bardzo często mówię o problemach społecznych, o problemach ekonomicznych, o problemach politycznych, o problemach kulturowych. Dzisiaj będzie wideo, w którym będę starała się mówić o wszystkim po trochu. O co chodzi z dziećmi? Dlaczego nie interesuje nas ich cierpienie? Dlaczego wykorzystujemy je jako ludzkie tarcze? I dlaczego tak głośno krzyczymy, że ich nie lubimy? Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka są członkowie na kanale, to właśnie dzięki Wam tego typu treści znajdują coraz większą ilość odbiorców, bardzo Wam za to dziękuję. W tym miesiącu członkowie na kanale dostaną darmowy odcinek na temat książki The Psychology of Money, w którym będziemy omawiać różne aspekty tego, jak pieniądze nami rządzą i dlaczego. Jeśli chcecie dołączyć i chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej książki, to będzie mi bardzo miło, a tymczasem wracamy do odcinka. Traktowanie dzieci po macoszemu jest starsze niż świat, można by powiedzieć, chociaż tak naprawdę nie wiemy dokładnie, kiedy się zaczęło. Ja pamiętam bardzo dobrze z lekcji historii, a nawet z wielu powieści, które czytałam, z takich powieści napisanych przez jakąś tam Jane Austen czy inne, że dzieci bardzo często wysyłane były gdzieś na strychy z guwernantkami, bardzo rzadko mogły spędzać czas ze swoimi matkami i tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy osiągnęły wiek, w którym były zdolne do pracy, zaczynały zyskiwać jakąś wartość dla swojego otoczenia. To było w sytuacji, gdy dziecko było z bogatej rodziny i miało tak zwane szczęście, bo gdy nie miało szczęścia, to tak naprawdę do pracy musiało iść już w momencie, kiedy zaczynało chodzić, bo bardzo wiele rodzin rodziło dzieci właśnie po to, żeby mieć te dodatkowe ręce do pracy. Teraz sytuacja dzieci, można by mieć wrażenie, że się zmieniła, ale czy na pewno? Politycy, influencerzy wykorzystują swoje dzieci, aby budować swój wizerunek, aby otrzymać różnego rodzaju korzyści finansowe. Niekoniecznie tymi zyskami finansowymi, tymi korzyściami wizerunkowymi z dziećmi się dzieląc. Dodatkowo wytworzyła się nowa grupa ludzi, która mega, mega głośno uwielbia krzyczeć o tym, jak to bardzo dzieci nie lubi. No a jakby tego było mało, niczym wisienka na torcie, pojawiła się także grupa ludzi, która o prawa dzieci chce walczyć cały czas w kółko i wciąż. Jednak warto pamiętać, że ta konkretna grupa ludzi tak naprawdę nie za bardzo słucha potrzeb dzieci. Można by po prostu mieć wrażenie, że próbując niby pomagać dzieciom, tak naprawdę podbudowuje swoje własne ego. Dodatkowo nasza kultura nie pomaga. Dzieci od najmłodszych lat słyszą, że są za młode, żeby mieć opinię, że są za młode, żeby mieć zdanie, że mają robić to, co się im każe. Ich punkt widzenia bardzo często nas nie interesuje, bo zakładamy, że nie mają one doświadczenia, że nie mają one wiedzy życiowej. Bardzo często, gdy dzieci dają nam jasne znaki, że ich nie słuchamy, my odbieramy te znaki jako pstryczki w nasze nosy, obrażamy się, jakoś, no nie wiem, zachowujemy się zupełnie nie jak dorośli. Rozmawiając z dziećmi, przebywając z dziećmi, wykorzystujemy nasz wiek jako atut w sytuacji, kiedy tak naprawdę niewiele osób ma wpływ na to, w jakim wieku jest. W związku z tym bardzo wiele osób, które autorytetami w żaden sposób nie można by nazwać, udaje, że tymi autorytetami jest tylko i wyłącznie dlatego, że mają na przykład, nie wiem, 40, 30, 25 lat. Żeby nie być gołosłowną, to ostatnio na przykład zrobiłam wideo na temat 16-latki, która zgłosiła, że została molestowana seksualnie w Metaverse i od razu pojawiły się komentarze, że kto w ogóle 16-latce może wierzyć. Dodatkowo, jeśli potrzebujecie bardziej spektakularnych przykładów, to warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się z Gretą Thunberg. Niezależnie od tego, czy się z nią zgadzacie, czy nie, czy ją lubicie, czy macie jakieś tam inne swoje ewentualne preferencje, to warto zwrócić uwagę na to, że nastolatka jeszcze wtedy doświadczyła takiej ilości hejtu,
takie ilości strasznego traktowania w sieci przez innych, a także i osobiście, gdy spotykała się z ludźmi twarzą w twarz, z którym nawet najbardziej kontrowersyjni politycy nie mają na ogół do czynienia. Patrząc na to, jak traktujemy dzieci, aż trudno zrozumieć, skąd w nas takie zdziwienie za każdym razem, kiedy dowiadujemy się o jakichś masowych sprawach pedofilii. Nie słuchamy dzieci, nie zwracamy na nie uwagi, nie przywiązujemy wagi do tego, co mówią, nie traktujemy ich poważnie, traktujemy je jak przedmioty, wykorzystujemy je w dobie równouprawnienia, w dobie walki z dyskryminacją, walki z uprzedzeniami. Można by mieć wrażenie, że dzieci to ostatnia grupa społeczna, która właśnie ze wszystkimi tymi problemami się mierzy. Tak naprawdę takie rzeczy jak na przykład prawa dziecka są czymś mega młodym, ponieważ w Polsce funkcja rzecznika praw dziecka pojawiła się dopiero w roku 2000, a same prawa dziecka pojawiły się po przewrocie, czyli w 1990 roku. Te prawa niestety, co bardzo smutne, bardzo niewiele wnoszą w życie dzieci, które z tych praw powinny korzystać. Raz po raz słyszymy o mega strasznych, tragicznych historiach, zaledwie na przestrzeni kilku miesięcy słyszeliśmy o dwóch na przykład mega strasznych historiach u nas w Polsce. I niestety zarówno organy prawa, jak i instytucje różnego rodzaju bardzo często mają związane ręce w sytuacji, gdy rzeczywiście jakaś pomoc dzieciom by się należała. Powiedziałam związane ręce, a tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy te ręce są związane, czy może kulturowo mamy jakoś tak z tyłu głowy, po pierwsze, zagruntowane, że jednak dzieciom, nawet jeśli dzieje się największa krzywda, to może zawsze lepiej, żeby były z rodzicami. A po drugie, no właśnie, dajemy możliwość krzywdzenia dzieci naprawdę w jakiś taki straszny sposób i absolutnie w związku z tym nie reagujemy. Kary za znęcanie się nad dziećmi są stosunkowo niskie, kary za złe traktowanie dzieci są stosunkowo niskie, a bardzo łatwo jest się wytłumaczyć z takiego złego traktowania swojego własnego potomstwa i bardzo łatwo jest zyskać przychylność sądu. Powiem Wam tak, według mnie jesteśmy mega przyzwyczajeni do dehumanizacji dzieci, do uprzedmiotowienia ich, jesteśmy mega przyzwyczajeni do negatywnego traktowania dzieci w swoim otoczeniu, jesteśmy mega przyzwyczajeni do nawet wymierzania kar cielesnych w stronę dzieci. Przecież nie tak dawno temu nasz były minister edukacji mówił, że kary cielesne są zupełnie spoko i że on to by może w sumie nawet polecał. Czy nasz stosunek do dzieci jest tak straszny ze względu na fakt, iż zawsze posiadanie dzieci jest w jakiś tam sposób samolubne i egoistyczne? Może. Bo prawda jest taka, że od zarania dziejów, nawet w tej historii, o której opowiadałam kiedyś, dzieci miało się głównie dlatego, żeby coś na tym zyskać. Albo zyskiwało się tę dodatkową parę rąk do pracy, albo zyskiwało się dziedzica, który później będzie dbał o interesy, albo zyskiwało się ludzi, którzy będą się nami opiekować, albo zyskiwało się po prostu jakieś, no nie wiem, dodatkowe obowiązki? Nie, no dobra. Patrząc na to, jakie mieliśmy powody, aby dzieci w ogóle sobie robić, aż trudno się dziwić, że wychowanie dzieci tak bardzo długo pozostawiało tak wiele do życzenia. Kiedyś wychowywano dzieci, aby były posłuszne. Wydaje mi się, że nie będę za bardzo przesadzać, kiedy powiem, że olbrzymia ilość dzieci doświadczała traumy we własnym domu, tylko i wyłącznie dlatego, że tego posłuszeństwa pilnowano na różne sposoby, tudzież zmuszając dzieci, aby klęczały na grochu, bijąc je pasem albo, nie wiem, stawiając w kącie na długie godziny. Teraz ta sytuacja się zmienia. Kolejne pokolenia raz po raz coraz bardziej humanitarnie próbują podchodzić do swoich najmłodszych. Pojawiają się książki, które naprawdę super świetnie w tym pomagają. Ja tutaj na kanale wspominałam już o książce na przykład Jak rozmawiać z dziećmi, aby nas słuchały, Jak mówić do dzieci, aby do nas mówiły, czy o książka, którą chciałbyś, żeby przeczytali twoi rodzice, które według mnie są super świetnym przykładem na to, że bardzo wiele zmienia się w podejściu przynajmniej jakiejś grupy rodziców do swoich milusińskich. Jednak prawda jest taka, że nadal bardzo wielu rodziców traktuje dzieci jako przedłużenie siebie, traktuje dzieci jako przedłużenie swoich własnych wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać ich, rodziców, życie. Bardzo wielu rodziców nie jest w stanie zrozumieć, że dzieci są niezależnymi bytami. Bardzo wielu rodziców nie jest w stanie zaakceptować wyborów czy decyzji swoich dzieci. Nie jest w stanie zaakceptować tego, kim ich dzieci są. I mam tutaj na myśli przykłady dużo mniej drastyczne niż jakieś, które mogą się w tym momencie nasuwać, związane na przykład z orientacją seksualną.
Mam tutaj na myśli przykłady dzieci, które decydują, że chcą być lekarzem albo nauczycielem, albo muzykiem, albo Bóg wie jeszcze kim tam innym, i rodziców, którzy za wszelką cenę będą zmuszać te dzieci, aby nie robiły tego, o czym zawsze marzyły. I oczywiście tutaj można by powiedzieć, że tak, że ci rodzice chcą dobrze dla tych dzieci, jednak czy aby zawsze zmuszanie drugiego człowieka do tego, aby robił coś wbrew sobie, ma jak najlepsze rezultaty? No nie wiem, odpowiedzcie sobie sami, jak wy się czujecie w takiej sytuacji. Jednak na szczęście to trochę się zmienia, pojawia się coraz szersze grono rodziców, którzy traktują swoje dzieci jak prawdziwych ludzi. Jest coraz większe grono rodziców, które te dzieci słucha, którzy chcą wyjść naprzeciw ich potrzebom, i to jest mega super i bardzo się w związku z tym cieszę. Swoją drogą, mówiąc o tym, to muszę o tym wspomnieć, że teraz właśnie mamy do czynienia z pokoleniem rodziców, które odkrywa, jak bardzo prostym jest nie bić dzieci, i to jest w ogóle cały trend na TikToku, w który kiedyś tam wpadła w taką dziurę i wyświetlało mi się mnóstwo tego typu wideo, w których właśnie matki, ojcowie opowiadają o tym, że skoro oni byli bici całe życie, to im się wydawało, że nie bicie dzieci jest czymś niesłychanie trudnym, a teraz, kiedy mają dzieci, nagle okazało się, że jest to zupełnie normalne, ponieważ generalnie w relacjach z innymi ludźmi jesteśmy nauczeni, żeby ich nie bić, więc i dzieci można nie bić zupełnie łatwo. Czy różnica w tym, jak traktujemy dzieci, ma związek z tym, w jaki sposób ewoluuje nasza kultura? Zapewne. Zapewne to dzięki temu, iż stajemy się coraz bardziej samoświadomi, coraz bardziej zwracamy uwagę na swoje własne zdrowie psychiczne, jesteśmy w stanie także zrozumieć, że nasze dzieci są pełnoprawnymi ludźmi i że również ich psychika, no wiecie, warto, żeby była poszanowana. Mówiąc jednak o tym, nie da się nie zauważyć, że gentle parenting ma bardzo wiele wyzwań. Głównym wyzwaniem związanym z gentle parenting jest, w sumie są dwa wyzwania. Pierwszym jest złe zrozumienie tego, czym ten gentle parenting jest, a drugim wyzwaniem są wszyscy inni ludzie, których mamy w swoim otoczeniu. Bardzo często sami rodzice nie do końca rozumieją, że gentle parenting, czyli to bezstresowe wychowanie, tak naprawdę nie opiera się na wiecznym, ciągłym zgadzaniu się z dzieckiem i pozwalaniu dziecku na wszystko. Bezstresowe wychowanie przede wszystkim opiera się na komunikacji z dzieckiem i komunikacji zwłaszcza tych negatywnych informacji w stronę dziecka w taki sposób, aby nie wywoływało to w nich traumy, czyli kiedy mówimy dziecku, że nie wolno mu skakać z kanapy na ziemię, to nie robimy tego krzykiem i nie bijemy na koniec dziecka, żeby dać mu jeszcze znać, że musi pamiętać, aby tego nie robić, tylko tłumaczymy mu, dlaczego skakać z kanapy nie może. Mówimy mu, żeby tego nie robiło, i próbujemy wyegzekwować rezultaty najlepiej, jak tylko się da. I powiem Wam tak, o ile mnie jako matce bardzo często ciężko jest balansować pomiędzy byciem rodzicem, który próbuje wychowywać bezstresowo, a byciem pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, to wyobrażam sobie, że inni również mają dokładnie podobne wyzwania. Stres, jaki rodzic przeżywa, wiedząc, że cała reszta społeczeństwa patrzy na niego krytycznie, uważam, że jest jednym z największych stresów, gorszym od stresu egzaminu, gorszym od stresu pójścia na rozmowę o pracę itd. A prawda jest taka, że ludzie patrzą. Kiedy spytałam Was na Instagramie, co według Was jest bardziej właściwe, wychowywać dziecko, czy sprawić, aby jak najszybciej przestało płakać, gdy jest się w przestrzeni publicznej, to zadziwiająco wiele z Was, 30%, odpowiedziało, że przede wszystkim powinno się dziecko uspokoić, niezależnie od tego, jak to wpłynie na proces wychowawczy. A drugie 30% nie było w stanie się zdecydować i nie do końca wiedziało, czy lepiej jest dziecko wychowywać, czy lepiej jest dziecku ulegać. Najprawdopodobniej powodem, dla którego tak bardzo nie chcemy, aby dzieci płakały w przestrzeni publicznej, jest fakt, że my sami, jako społeczeństwo, tak bardzo ciężko przeżywamy swoje własne negatywne emocje. Instagram i inne media społecznościowe promują tylko i wyłącznie szczęście. Nie wiemy, jak radzić sobie z nieszczęściem, a co dopiero z nieszczęściem 3-latka. Prawda jest jednak też taka, na co muszę zwrócić uwagę, że w sytuacji dzieci drażnią nas ich wszystkie emocje, bo drażni nas zarówno krzyk ekscytacji, jak i ten wcześniej wspomniany płacz. Jako społeczeństwo bardzo często wymagamy od 3-, 4-, 5-latka, aby było cicho, nie płakało i zachowywało się jak 40-latek. I powiem Wam szczerze, według mnie to sprawia, że ciężko jest mi nas wszystkich traktować poważnie. Wymaganie od dziecka, że będzie się zachowywać jak dorosłym, jest po prostu
no nie wiem, jest, nie chcę powiedzieć głupie, nielogiczne. Dzieci, które widzicie w swoim otoczeniu, bardzo prawdopodobne, że emocje, które właśnie przeżywają, przeżywają pierwszy raz w życiu. Wyobraźcie sobie tę sytuację, kiedy po raz pierwszy łamiecie na przykład rękę. Czy jakiś lekki krzyk bólu nie będzie przypadkiem na miejscu? No i teraz oczywiście, możliwe, że gdy dziecko upada i tylko nabija sobie siniaka, to nie jest to taki sam krzyk bólu jak ten w momencie, kiedy wy łamiecie rękę. Jednak pamiętajcie, że może dla dziecka to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle ono odczuwa taki ból i może to dziecko właśnie w tym momencie zaczyna sobie myśleć, Boże, to teraz już do końca życia będę z takim bólem nogi chodzić? Nawet kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, które są mniej namacalne niż złamana noga czy tam jakieś inne siniaki, możliwe, iż to dziecko pierwszy raz w swoim życiu usłyszało, jak mama mówi mu, nie, nie wolno ci skakać. Możliwe, że mama powiedziała to pierwszy raz, dlatego że dziecko nigdy wcześniej nie skakało i po prostu nie było takiej potrzeby. A możliwe, że dlatego, że wcześniej skakało tylko w miejscach, które były bezpieczne i po prostu też nie było takiej potrzeby. Dzieci nie przeżywają czasu tak jak my dorośli. Dzieci żyją tu i teraz. Kiedy mama mówi dziecku, że nie wolno mu skakać, to dziecko ma wrażenie, że już nigdy nie będzie mu wolno skoczyć nigdy, wszędzie i w ogóle na całe życie. I wyobraźcie sobie, że jest to dla tego dziecka straszna tragedia. Rolą rodzica jest wychowywać i również dbać o to, żeby dziecko nie przeszkadzało w przestrzeni publicznej. Cienka jest jednak granica pomiędzy dzieckiem, które nie przeszkadza, a dzieckiem, które się prawidłowo rozwija, chodzi, krzyczy, skacze, biega i płacze. Dla bardzo wielu osób, które z dziećmi w ogóle nie mają do czynienia. Jak wychowywać dziecko, aby było pełnoprawnym członkiem społeczeństwa w sytuacji, gdy jest ono w tym społeczeństwie niechciane? Powiem Wam szczerze, że ja mierzę się z tymi dylematami na porządku dziennym, wręcz bym powiedziała. Moje dziecko od momentu, kiedy skończyło miesiąc, stało się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, ponieważ gdziekolwiek idę, do banku, do restauracji, do lekarza, idzie ze mną. Nawet kiedy idę do ginekologa, biorę go ze sobą i on tam sobie radośnie siedzi i czyta książeczkę w trakcie, kiedy ja po prostu się badam, bo muszę się od czasu przebadać u ginekologa. Możliwe, iż właśnie dlatego, że moje dziecko od najmłodszych lat jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa i jest w tym społeczeństwie akceptowane, zachowuje się ono zupełnie normalnie, gdziekolwiek pójdziemy. Czy pójdziemy do restauracji, czy pójdziemy do... W sumie do kina jeszcze nie poszliśmy nigdy, ale byliśmy na różnego rodzaju przedstawieniach, czy pójdziemy do parku, czy pójdziemy po prostu gdzieś będziemy chodzić ulicą, czy gdziekolwiek jeszcze indziej można z dzieckiem chodzić, to Artem będzie zachowywał się naprawdę, uważam, zupełnie spoko. Jednak pomimo tego, że jest tak niesłychanie super świetnym synem i naprawdę jestem wdzięczna za to, że tak świetnie się zachowuje na ogół, kiedy jesteśmy w przestrzeniach publicznych, to muszę przyznać, że od czasu do czasu ma jakiś meltdown, że od czasu do czasu wydarzy się sytuacja, w której będzie krzyczeć w restauracji, czy w pociągu, czy gdziekolwiek indziej, bo według niego sytuacja będzie na taki krzyk zasługiwać. Bo na przykład zakaże mu, nie wiem, przyklejać język do szyby w tramwaju i według niego będzie to największa tragedia, jaka kiedykolwiek mogłaby się człowiekowi wydarzyć. Albo dlatego, że po raz pierwszy w jego życiu mu powiem, że nie wolno, nie wiem, wkładać ręki do śmietnika, a potem wkładać jej do buzi. No i to również będzie dla niego niesłychana tragedia. Dzieci robią takie rzeczy i jest to zupełnie normalne, ponieważ odkrywają świat. Moją rolą jako rodzica jest zadbać, aby te brudne ręce ze śmietnika do ust jednak nie trafiały. I właśnie dlatego czasem moje dziecko będzie w związku z tym płakać. Patrząc na to z tej perspektywy, że moja matczyna rzeczywistość była całkiem pełna wyzwań, powiem Wam szczerze, że jestem mega wdzięczna, że udało mi się ją przeżywać tutaj, gdzie jestem, bo mam wrażenie, że tutaj cały świat podporządkowany jest temu, aby mnie, matce, żyło się dobrze. I mówię, cały świat jest podporządkowany, ale prawda jest taka, że są to takie bardzo małe, prawie niewidoczne elementy przestrzeni publicznych na przykład, które są mi tutaj udostępnione, a które bardzo rzadko spotykam na przykład będąc w Polsce. Place zabaw co parę metrów, mam tu na myśli specjalne poczekalnie dla matek z dzieckiem na przykład na dworcach, mam tu na myśli różnego rodzaju foteliki w restauracjach, tak aby dziecko mogło usiąść w foteliku i abym nie musiała się martwić, że będzie cały czas zeskakiwać ze swojego krzesełka i robić problemy innym ludziom.
Możliwe, że sytuacja jest tutaj trochę bardziej dopasowana do matek ze względu na to, że jest tutaj trochę inna organizacja gospodarczo-polityczno-kulturowa, ponieważ tutaj nie ma za bardzo żłobków, żłobki są niesłychanie drogie i właśnie dlatego większość mam nie wraca do pracy wcześniej niż po półtora czy dwóch lat od momentu, kiedy dziecko urodzi. Ale możliwe też, że jest to w jakiś sposób kulturowo uwarunkowane, ponieważ pomimo tego, iż w Polsce też są place zabaw, wszyscy ludzie, których spotkałam w Polsce, będąc teraz przez prawie miesiąc na placach zabaw, to byli obcokrajowcy. Dodatkowo powiem Wam szczerze, że ja w Polsce nie widzę za bardzo dzieci na ulicach. Nie widzę za bardzo dzieci w kawiarniach. Nie widzę za bardzo dzieci w centrach handlowych. I myśląc o tym, zastanawiając się w tym roku, w trakcie świąt, dlaczego tych polskich dzieci jest w przestrzeni publicznej tak mało, zaczęłam zastanawiać się nad tym, że może z jednej strony jest to związane z dzieciofobią, ale z drugiej strony może jest to związane z kulturą indywidualizmu. Dzieciofobia to potoczne określenie dla terminu, który tak naprawdę brzmi adultyzm. Termin ten został ukuty w 1903 roku, ale dopiero w 1995 roku zyskał formę, w której obecnie jest używany. Adultyzm jest definiowany jako zachowania, które zakładają, że dorośli są lepsi od dzieci i że mają więcej od nich praw. Od nich, czyli od dzieci. Czy Polacy czują się lepsi od dzieci? Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wy to odbieracie. Ja mam swoją opinię na ten temat, ale w sumie myślę, że tak czy siak ją słychać może z tego wideo, chociaż nie będę jej teraz mówić. Czas start, piszcie. Bardzo często przeglądając polskie media społecznościowe, widzę o tym, jak bardzo dorośli dają sobie prawo do przebywania w przestrzeniach publicznych i jak bardzo to prawo odbierają dzieciom. Dorośli mają prawo do specjalnej dla siebie kawiarni, do specjalnego dla siebie ślubu, do specjalnego dla siebie parku, do specjalnego miejsca w pociągu. A dzieci? Dzieci mają być cicho. Taki sposób patrzenia na dzieci, ten, który teraz obecnie mam wrażenie coraz bardziej się popularyzuje, jest według mnie niesłychanie fascynujący głównie ze względu na to, że według mnie jest takim wstecznym ruchem. Znaczy mam na myśli, że to jest sposób, na jaki widziano dzieci w latach 50. na przykład XX wieku, no a nie oszukujmy się, jesteśmy prawie 100 lat później. Więc jak to się stało, że niejako nasz rozwój, taki społeczny rozwój, zaczął się cofać. Hiperindywidualizm to jeden z etapów kapitalizmu, etap, w którym obecnie się znajdujemy. Mam wrażenie, że w Polsce, jako że Polska bardzo intensywnie zapatruje się na bardzo wiele wzorców, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, ten hiperindywidualizm jest mega widoczny, dużo bardziej widoczny niż w wielu innych krajach, nawet Unii Europejskiej. Żeby było jasne, może na szybko wytłumaczmy. Obecnie żyjemy w kapitalizmie. Kapitalizm to system, który za wartość nadrzędną uważa kapitał. W związku z tym, że w kapitalizmie kapitał jest wartością nadrzędną, a nie na przykład człowiek, jak to może być w socjalizmie, gdzie to właśnie na przykład grupy ludzkie są wartością nadrzędną, to system, jakim jest kapitalizm, będzie robić wszystko, aby to kapitał zyskiwał. W związku z tym już od wielu lat kapitalizm bardzo sprawnie przedstawia nam pomyślne życie jednostki jako życie po pierwsze jednostki, a po drugie osoby, której głównym i jedynym celem będzie mnożenie kapitału i zdobywanie jak największej ilości dóbr. System kapitalistyczny przez to, że skupia się właśnie na tym naszym indywidualnym dążeniu do pozyskiwania jak największych ilości kapitałów, mega intensywnie opiera się na konkurencji i mega intensywnie odsuwa ludzi od siebie nawzajem. Kapitalizm i zwłaszcza właśnie ten hiperindywidualizm doradza nam, żeby swoje własne widzimisię, nasze własne potrzeby, nasze własne chęci, nasze własne marzenia stawiać ponad wszystkim tym, co będzie dobre dla grupy społecznej, w której się znajdujemy. Tego typu sposób patrzenia na świat, jak może się domyślacie, jeśli widzieliście choć jedno inne moje wideo, według mnie nie do końca jest dobry. Zwłaszcza jako matka mega doceniam fakt, iż jednak wioska, czyli ludzie, którzy znajdują się naokoło nas, dodają wartości nie tylko naszemu życiu, ale także pomagają nam, aby nasze życie było lepsze i szczęśliwsze. Niestety jednak, pomimo tego, iż społeczeństwo, w którym ja żyję, jest, powiedziałabym, dużo bardziej skupione na kolektywie niż społeczeństwo polskie,
Prawda jest taka, że żyjemy jednak w kapitalizmie i też właśnie w związku z tym, no jeśli chcę cokolwiek, to wszystko po prostu muszę kupić. Kapitalizm niejako daje nam wolność, ponieważ daje nam wolność, że za każdym razem, kiedy coś chcemy, możemy to kupić. I tak na przykład, gdybym ja bardzo chciała, to mogłabym kupić opiekę nad synem od kogoś, od niańki albo od jakiegoś mega drogiego żłobka czy z jakiegoś innego miejsca. Warto jednak pamiętać, że kapitalizm nie zapewnia z automatu nam wszystkim możliwości zarabiania olbrzymiej ilości pieniędzy tak, abyśmy mogli wszystkie swoje potrzeby spełniać. I też właśnie w związku z tym hiperindywidualizm bardzo często sprawia, iż odsuwamy się od siebie nawzajem, jako że za wszystkie usługi ewentualnie trzeba by było zapłacić i wszystko trzeba by było kupować, jednocześnie też nie dając nam niczego w zamian i jednocześnie też sprawiając, że jako jednostki po prostu zaczynamy zachorowywać się na śmierć. Jeśli rzeczywistość matki z dzieckiem nie jest Ci bliska, to zachorowywanie się na śmierć wydaje mi się, że świetnie widać w sytuacji osób, które pracują w korporacjach i które bardzo często nie mają czasu, aby przygotować sobie posiłki, ale bardzo często nie zarabiają wystarczająco dużo, aby każdego dnia jeść 3 posiłki na mieście. I też właśnie w związku z tym rośnie nam kolejne pokolenie, które będzie źle odżywione i bardzo wiele negatywnych skutków właśnie też to ta zła dieta na nas ma, ale nie o tym jest dzisiejsze wideo. Bezdotykowe zakupy, możliwość otrzymania wszystkiego tak naprawdę bez konieczności spotkania się z kimkolwiek, odbiory paczek z paczkomatów i tak dalej, to tylko niektóre elementy, na które kapitalizm odseparowuje nas od innych ludzi i sprawia, że stajemy się takimi samotnymi wyspami. Czy to właśnie dlatego, że coraz bardziej odseparowujemy się od siebie nawzajem i coraz bardziej tracimy zdolności socjalne, ponieważ prawda jest taka i wiele badań już to udowodniło swoją drogą, że im mniej kontaktów z innymi ludźmi mamy, tym mniej jesteśmy w stanie z tymi ludźmi nowymi, którzy są w naszym otoczeniu, komunikować, a też dodatkowo im mniej kontaktu z innymi ludźmi mamy, tym bardziej jesteśmy zdenerwowani, zestresowani ewentualnymi perspektywami kontaktu z jakimiś ludźmi, którzy mogą się w naszym otoczeniu pojawić. No więc właśnie, czy też tego typu sytuacja, która odseparowuje nas i tworzy w nas jakąś taką dodatkową niechęć do tego, żeby z kimkolwiek wchodzić w interakcję, sprawia, że również i dzieciom się obrywa i że również i dzieci nie chcemy po prostu widywać. Hiperindywidualizm i problemy w socjalizacji bardzo intensywnie widać również w tym, w jaki sposób łączymy się w pary. Zrobiłam na ten temat dedykowane wideo w to lato, tak więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat problemu z samotnością, którego obecnie doświadcza bardzo wielu, zwłaszcza młodych mężczyzn, to polecam Wam tamto wideo. A tymczasem zastanówmy się nad tym, czy może ta właśnie nasza samotność i nasza konieczność do bycia samotnymi, pomimo tego, że tak naprawdę chcielibyśmy się połączyć w grupy, tylko boimy się, stresujemy się, bo inni ludzie sprawiają, że czujemy się niekomfortowo itd., itd., jest powodem, dla których dzieci rodzi się coraz mniej. Bo dzieci rodzi się, słuchajcie, coraz mniej i jeśli dzieci Wam przeszkadzają, to mam dla Was dobrą wiadomość. Już teraz wiadomo, że z roku na rok tych dzieci, na które możecie narzekać, będzie coraz mniej. W tym roku można by mieć wrażenie, że co miesiąc pojawiały się nagłówki mówiące o tym, że mamy najmniejszą ilość urodzeń od jakiegoś tam czasu, że najmniej Polaków się urodziło, że najwięcej Polaków umarło, że najmniej to jest wszystko wyrównane i tak dalej. Od dziesięcioleci. Powodów, dla których dzieci rodzi się coraz mniej, jest dużo i sam ten powód hiperindywidualizmu czy samotności, która z hiperindywidualizmu wynika, jest tylko jednym z wielu. Pośród innych powodów, które blokują nas, jest kilka połączonych z kapitalizmem, takich jak na przykład ogólna niemoc posiadania dzieci ze względów finansowych czy ze względu na to, że coraz mniej osób ma zdolności reprodukcyjne, ponieważ różnego rodzaju dobra niestety okazują się być dla nas mega szkodliwe. Na ten temat też zrobiłam wideo, jeśli jesteście ciekawi. Ale możliwe też, że coraz mniej dzieci rodzi się ze względu na to, że opieka zdrowotna jest coraz mniej przystępna i coraz mniej dostępna dla wielu osób, ze względu na to, że coraz mniej kobiet ma dostęp do ginekologii, ze względu na to, że po prostu coraz mniej z nas ma możliwości finansowe, aby w ogóle na dziecko sobie pozwolić, ponieważ dziecko to jednak są jakieś tam pieniądze, jeśli już sobie na nie pozwolimy. No i właśnie zbiór tych wszystkich czynników połączony razem z tym, że na ogół na tematy związane z płodnością rozmawiają 50- czy 60-latkowie, którzy absolutnie nie rozumieją sytuacji, której doświadczają ludzie w swoim wieku płodnym,
No to właśnie w związku z tym wszystkim doświadczamy teraz sytuacji, w których dzieci rodzi się coraz mniej i powiem Wam szczerze, że według mnie to tylko będzie potęgować sytuację, w której będziemy stawać się coraz większymi dzieciofobami. Im mniej ludzi z dziećmi będziemy widzieć na ulicach i im z mniejszą liczbą dzieci będziemy obcować, tym bardziej zachowania dzieci będą nam się wydawać nienormalne. To jest po prostu taka zależność, która jest w miarę naturalna i też właśnie w związku z tym, jeśli ktoś do 20 roku życia nigdy nie obcował z żadnym dzieckiem, to wiadomo, że może być dla niego całkiem ciekawym, nowym doświadczeniem dowiedzieć się, że dziecko płacze, że dziecko ma emocje i że dziecko nie jest 40-latkiem, którego można ustawić od w kolejce i któremu można powiedzieć, żeby siedział cicho przez 4 godziny. A 40-latkom się to robi zwłaszcza w pracy. Dodatkowo sytuacja, która jest w Polsce, która właśnie według mnie wynika jeszcze dodatkowo z tego hyperindywidualizmu, która zakłada, że każde rodzina musi mieć swój plac zabaw, musi mieć swój samochód, musi mieć swoje tak naprawdę wszystko i ma nie korzystać z tych wspólnych elementów krajobrazu, takich jak na przykład właśnie place zabaw, czy tam inne formy infrastruktury dla dzieci skierowane, sprawia, że dzieci w przestrzeni publicznej jest jeszcze i jeszcze i jeszcze mniej. To z kolei doprowadza do sytuacji, w której na przykład według ankiety, którą zrobiłam wśród moich followersów na Instagramie, czyli nie jest to ankieta, która w jakiś tam sposób odzwierciedla to, jakie są nastroje społeczne, a wręcz powiedziałabym, że wyniki, które teraz tutaj powiem, są w jakiś tam sposób niewłaściwe, ponieważ określona grupa społeczna mnie śledzi, prawda? No to okazuje się, że aż 30% z moich followersów nie miało dzieci na ręku, aż do momentu, gdy skończyło 18 lat. Czy to właśnie ze względu na totalny brak możliwości obcowania z dzieckiem, totalny brak możliwości zrozumienia, czym dziecko jest, bierze się w nas tak bardzo mało empatii co do tego, jak dzieci się zachowują. Bardzo często, kiedy oglądam różnego rodzaju filmy czy seriale, sposób, na jaki przedstawiane są dzieci, słuchajcie, totalnie mnie rozbraja, ponieważ bardzo często te dzieci będą jakimś tam tłem umożliwiającym mamie zupełnie normalne funkcjonowanie, absolutnie nie pokazując rzeczywistości takiej, jaką ona jest. A rzeczywistość jest taka, że jako matka, na przykład w tym momencie prawie 3-letniego dziecka, mogę Wam powiedzieć, iż dziecko to nie za bardzo pozwoli mi mieć rozmowę, która będzie trwała 4 godziny nad drinkiem z koleżanką, zajmując się samo sobą, tak? To dziecko będzie wymagało ode mnie uwagi tak naprawdę cały czas, raz po raz krzycząc, raz po raz płacząc, raz po raz skacząc, raz po raz zachowując się w zupełnie taki, powiedziałabym, irytujący dla jakiegoś tam przechodnia sposób, pomimo tego, że wszystkie te jego zachowania będą zupełnie normalne i dodatkowo, co mega ważne, będą świadczyły właśnie o tym, że moje dziecko prawidłowo się rozwija. Brak kontaktu z dziećmi, brak obcowania z dziećmi, brak obserwowania dzieci, normalnych dzieci w mediach, również w mediach społecznościowych, wydaje mi się jednym z naczelnych powodów, dla których tak bardzo po dzieciach jedziemy, ponieważ po prostu wszystko, co te dzieci robią, wydaje nam się nienormalne tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest dokładnie takie samo jak to, co robimy my. Paradoksalnie, my dorośli ludzie wymagamy empatii od dzieci, które, tak jak powiedziałam, po raz pierwszy się wszystkiego dopiero uczą, w sytuacji, kiedy sami tej empatii nie mamy wystarczająco dużo, aby okazać ją tym dzieciom. Wszystkie emocje, na które chcesz sobie ponarzekać w kawiarni do swojej koleżanki, znudzenie pracą, niezadowolenie w związku z partnerem itd., to emocje, które również w jakiś tam sposób przeżywa dziecko, tylko ono wszystkie te emocje przeżywa po raz pierwszy. Czy nie możesz wykrzesać w sobie chociaż odrobiny empatii, aby pozwolić temu dziecku nauczyć się okiełznać tą emocję, z którą pierwszy raz w życiu się zetknęło? Kiedy lecisz samolotem i jesteś mega zirytowany albo zirytowana tym, że w uchu ci coś strzyka i w związku z tym musisz cały czas przełykać ślinę, czy naprawdę tak bardzo strasznym jest dla ciebie, że dziecko przez chwilę będzie płakało, bo jemu ta sytuacja przytrafia się pierwszy raz w życiu? I oczywiście tak, ja nie mówię tutaj o sytuacjach, z którymi czasami mamy do czynienia, gdzie matka rzeczywiście w żaden sposób nie reaguje na to, jak zachowuje się jej dziecko i to dziecko chodzi po innych ludziach i płacze i skacze i nie wiadomo co. I to jest w jakiś taki oczywiście obiektywny sposób totalnie wpływające na rzeczywistość innych ludzi, typu, że dziecko na przykład będzie rzucać w ciebie spaghetti, jak to chyba było w Seksie w Wielkim Mieście. Jednak w sytuacji, gdy dziecko samo sobie przy swoim stoliku po prostu trochę
głośniej się zachowuje. Ty jesteś dorosłym i to ty musisz znaleźć w sobie trochę empatii, a nie tej empatii wymagać od dziecka. I oczywiście tutaj bardzo wiele osób przychodzi z mega świetnymi rozwiązaniami na to, jak jeszcze bardziej wykluczyć dzieci z naszej przestrzeni publicznej, jak jeszcze bardziej się od nich odseparować i jak jeszcze bardziej sprawić, żeby większość ludzi kontaktu z tymi dziećmi nie miała, czyli różnego rodzaju kawiarnie bez dzieci i tak dalej, i tak dalej. I o ile z jakiejś perspektywy powiem Wam szczerze, że jestem w stanie zrozumieć ten pomysł, chociaż nigdy pewnie bym do takiego miejsca nie poszła ze względu na to, że jest takim miejscem, to jednak z drugiej strony od razu nasuwa mi się na myśl takie pytanie, że skoro idziesz do przestrzeni publicznej, bo chcesz obcować z grupą społeczną, z którą zdecydowałeś się żyć, to dlaczego w tej grupie nie wyobrażasz sobie, że mają też być dzieci? Jeśli nie chcesz obcować ze swoją grupą, jeśli nie chcesz mieć nic wspólnego z kolektywem, naokoło którego mieszkasz, to siedź sobie cały czas w domu i ja absolutnie nie mam w ogóle problemu z tym i rozumiem, że niektórzy ludzie nie chcą obcować z ludźmi, którzy naokoło nich się znajdują. Jednak wydaje mi się niesłychanie ciekawym, że ktoś chce wyjść do ludzi, ale... No właśnie, ale... Według mnie jest bardzo cienka granica pomiędzy powiedzeniem chcę iść gdzieś, ale nie chcę, żeby tam były dzieci i chcę iść gdzieś, ale nie chcę, żeby ludzie mówili tam w określonym języku. Chcę iść gdzieś, ale nie chcę iść tam, gdzie będzie to i tamto i sram to i owamto. Oczywiście warto też pamiętać, że tak naprawdę jest olbrzymia ilość miejsc, do których ludzie z dziećmi nie przyjdą, jak różnego rodzaju kluby i tak dalej, a oprócz tego także również ludzie, którzy są właścicielami kawiarni, teoretycznie mogą sobie tworzyć takie miejsca jak chcą i w związku z tym mogą powstawać i kawiarnie dla matek z dziećmi i kawiarnie dla ludzi, którzy dzieci nie mają. Jednak warto zwrócić uwagę, że jeśli nie masz dziecka i przyjdziesz do kawiarni dla matek z dziećmi, to nikt ci nie zwróci uwagi, czyli jest to kawiarnia tak naprawdę dla wszystkich. Ale kawiarnia, do której z dziećmi nie można pójść, to już jest kawiarnia, do której ja z nikim z Was bym się nie umówiła, bo nie miałabym gdzie zostawić mojego dziecka i też właśnie w związku z tym, no niestety musielibyśmy przestać być przyjaciółmi. Czy rzeczywiście potrzebujemy specjalnych przestrzeni, w których nie będziemy stykać się z dziećmi? A jeśli rzeczywiście ich potrzebujemy, to dlaczego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wydaje mi się, że najłatwiej, najprościej będzie zaadresować, odnieść się do argumentów, które mają ludzie, którzy za powstawaniem tego typu miejsc się opowiadają. I te argumenty zaklasyfikowałabym do jakby takich czterech grup. Pierwsza grupa mówi o ewentualnym niekomfortowym przebywaniu w przestrzeni, która jest zakracona wózkami. Prawda jest taka, że wózki są wielkie, bardzo często nieporęczne. Prawda jest taka, że w bardzo wiele miejsc wózkiem nie da się wejść. Ja jestem w miarę przyzwyczajona do tego, że w jakieś tam miejsce z wózkiem nie mogę wejść, jako że mówiłam Wam wcześniej, że wszędzie jeżdżę z moim młodym synem i też właśnie w związku z tym ten wózek bardzo często z nami jest w różnych miejscach. I za każdym razem, kiedy muszę przypiąć na taki zamek od roweru wózek gdzieś na zewnątrz, to zastanawiam się nad tym, jak w tym miejscu radzą sobie ludzie niepełnosprawni. Prawda jest taka, że wózki są domeną nie tylko dzieci, ale również ludzi niepełnosprawnych. I teraz pytanie, czy wszystkie te kawiarnie, które nie chcą, aby wwozić do nich wózki, są również kawiarniami, które po prostu tak cicho mówią osobom niepełnosprawnym, że ich także nie chcą? Drugi argument, który pojawia się bardzo często, to argument mówiący o tym, że rodzice nie chcą spędzać czasu ze swoim dzieckiem od czasu do czasu i też właśnie w związku z tym kawiarnie, na przykład, w których dzieci nie ma, są dla nich wybawieniem. I powiem Wam szczerze, że ciężko mi się odnieść do tego argumentu, ponieważ bardzo często, kiedy chcę robić coś bez mojego syna, to chcę robić coś, czego z moim synem nie mogę robić i też właśnie w związku z tym wizyta w kawiarni raczej nie jest właśnie tym. Raczej wolę sobie pójść na basen, gdzie na paddleboardach mogę robić jogę sama, bo z dzieckiem raczej tego się robić nie da, niż siedzieć przy kawie z koleżanką, co bez problemu mogę zrobić w sytuacji, kiedy jestem z dzieckiem. Oczywiście rozumiem, że są rodzice, którzy mogą mieć w jakiś tam sposób trochę inne potrzeby niż ja, jednak ciężko mi się do tego argumentu odnieść, ponieważ naprawdę ciężko mi jest sobie wyobrazić mamę, która ma aż tak bardzo dużo czasu, żeby robić wszystkie te rzeczy, których nie może robić z dzieckiem, kiedy z dzieckiem nie jest, a jeszcze do tego mieć mnóstwo czasu, aby chodzić w tym swoim wolnym czasie na kawę.
Kolejnym argumentem jest chęć spotkania potrzeb osób, które są wrażliwe sensorycznie i ten argument najbardziej z tych wszystkich do mnie przemawia. Wiem, że między 5 a bodajże chyba 15 czy 16% osób jest wrażliwych sensorycznie i też właśnie w związku z tym krzyki i wrzaski dzieci na pewno nie są tym, czego szukają, kiedy próbują się zrelaksować. Prawda jest jednak taka, że argument numer 4, który trochę się do tego odnosi, w jakiś tam sposób według mnie zaprzecza temu, że to akurat dzieci są problemem, które dla osób wrażliwych sensorycznie najbardiej prowokują różnego rodzaju niekomfortowe sytuacje. Otóż słuchajcie, ponieważ argument numer 4 mówi o tym, że ludzie bardzo często chcą pracować w restauracjach czy w kawiarniach i właśnie w związku z tym z dziećmi w tych kawiarniach, restauracjach nie chcą siedzieć, znaczy nie chcą się spotykać. I ja na ten argument chciałabym odpowiedzieć historią, która jest mega realna i która zdarzyła się mnie w te wakacje. Otóż ja, ponieważ wiecie, że staram się pracować również nad YouTube'em, robię to bardzo często w sytuacji, kiedy moje dziecko śpi. Latem miałam taki system, że wychodziłam z Artemem na spacer, szliśmy najpierw na plac zabaw, a potem Artem zasypiał mi w wózku i dzięki temu ja mogłam iść do jakiegoś ogródka albo do kawiarni właśnie takiej przeznaczonej dla osób pracującej, takiej, w której będzie w miarę cicho. I przez jakiś czas oddać się tam pracy. Prawda jest jednak taka, że dużo częściej niż bym się spodziewała, właśnie w tego typu cichych miejscach głośne krzyki, chichoty i strzękanie różnego rodzaju, no nie wiem, kubkami, łyżeczkami i tak dalej, dziecko mi budziły. Czyżby więc właśnie nie było też trochę tak, że jeśli jesteśmy naprawdę wrażliwi sensorycznie, to większość miejsc, niezależnie od tego, czy będą w nich dzieci, czy nie, będzie dla nas całkiem sporym wyzwaniem, jeśli jakby chcemy się zrelaksować, jeśli chcemy mieć dobry czas. Edytując wideo, przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl. I możliwe, że właśnie to ten element rzeczywistości jest tym, który najbardziej triggeruje mnie w całym tym nieakceptowaniu dzieci u siebie w lokalach. Prawda jest taka, że większość przestrzeni, większość miejsc, większość wszystkiego, co jest naokoło nas, do dzieci nie jest skierowane. Na defaulcie dzieci nie są mile widziane w kinie, w teatrze, w filharmonii, w pubie, w barze, w klubie. Tak naprawdę nawet jeśli dziecko chce iść ulicą, to potrzebuje, żeby ta ulica była w jakiś tam sposób zabezpieczona dla niego, tak? Nie pójdzie po jakimś mega wąskim chodniku i też z wózkiem nie przejedziemy się gdzieś, gdzie są mega wysokie krawężniki. Jeśli chcemy wziąć dziecko do samochodu, musimy mieć dla niego specjalne krzesełko. Jeśli chcemy, żeby dziecko usiadło przy stole, to również potrzebuje tego specjalnego krzesełka. I prawda jest taka, że o ile restauracje i kawiarnie są jedyną częścią gastronomicznej infrastruktury, do której dziecko można ze sobą zabrać, to jednak o ile właśnie tego typu fotelików nie będą mieć, to wydaje mi się, że większość mam raczej nie będzie tych lokali odwiedzać. W związku właśnie z tym bardzo ciekawym wydaje mi się fakt, że ktoś potrzebuje głośno krzyczeć o tym, że dzieci wyklucza, nie korzystając z tej takiej, powiedziałabym, cichej możliwości, która to wykluczenie umożliwia, ale jednak w taki trochę mniej obcesowy sposób. I teraz zastanawia mnie, czy jest to kwestia tego, że po prostu nieposiadanie dzieci jest teraz modne i też właśnie dzięki takiemu krzyczeniu można zyskać dodatkową klientelę. Dzieci, podobnie jak dorośli, są różni. I bardzo często czytając artykuły na temat tego, dlaczego ludzie mogą nie chcieć dzieci w swoich restauracjach na przykład, czy kawiarniach, czytałam, że było dużo spoko dzieci, ale zdarzyło się jakieś takie jedno dziecko, które generalnie przelało czarę goryczy i też właśnie w związku z tym dany właściciel decydował się lokal dla dzieci zamknąć. Skoro więc to wykluczenie w jakiś tam sposób odnosi się do generalizacji całej grupy na podstawie jednego anegdotycznego przykładu, można by mieć wrażenie, że jest trochę niesprawiedliwe. Kiedy pracowałam w sklepie, bardzo wiele osób mówiło mi, że praca z ludźmi jest najtrudniejsza i właśnie też o tym sobie myślę z perspektywy tych restauracji i kawiarni. Przecież to, że wykluczą dzieci, nie sprawi, że rodzice, którzy denerwują właścicieli lokali, przestaną do nich przychodzić. A prawda jest taka, że to rodzice są problemem, a nie dzieci, tak? To rodzice kładą dziecko na stole i przewijają, a nie dziecko samo mówi: mamo, weź mnie teraz przewiń na stole, bo nie wiem, bo chciałbym zobaczyć minę pani właścicielki lokalu. To, że nie pozwolimy ludziom przychodzić z dziećmi do naszego lokalu, nie sprawia, że ci sami ludzie nie przyjdą do nas lokalu bez dzieci. Nie sprawi, że ktoś nie będzie kładł swoich brudnych nóg bez skarpetek zmęczonych na krześle zaraz obok kawy innego klienta.
jeśli ktoś chce mieć lokal, który będzie spokojny i przyjazny osobom, które chcą się wyciszyć i wychillować, to najprawdopodobniej powinien zamknąć go przed wszystkimi ludźmi. Jednak czy widzimy lokale, do których nie wolno wchodzić, jeśli ma się zbyt głośny, zbyt piskliwy głos? Czy widzimy lokale, do których nie można wchodzić, jeśli nasze paznokcie są zbyt długie i zbyt bardzo brzdękają w klawiaturę, kiedy piszemy coś na komputerze? Czemu to wykluczenie ma służyć? Czy ma ono służyć utrwaleniu stereotypu, jakoby dorosły byłby lepszy od dziecka i też właśnie w związku z tym miał prawo do miejsc, których dziecka nie będzie? Czy jest to przejaw, że żyjemy w społeczeństwie dzieci, dorosłych dzieci, które wymagają od wszystkich empatii, same empatii, nie potrafiąc pokazać zupełnie nikomu? A może jest to przejaw, że żyjemy w społeczeństwie indywidualistów, którzy są tak zestresowani w związku z każdą interakcją społeczną, że interakcja z dziećmi jest po prostu dla nich zbyt intensywna, zbyt straszna, zbyt niekomfortowa? No a nawiązując już do tego, to czy powinniśmy tego typu lęki gratyfikować? Czy może właśnie powinniśmy sprawiać, że ludzie będą mieli większy kontakt z resztą społeczeństwa i też właśnie tym samym będą w stanie odzyskać jakąś taką satysfakcję i spokój w życiu? No i finalnie, czy nasza potrzeba wykluczenia jakiejś grupy społecznej, posiadania władzy nad inną grupą społeczną, nie jest w jakiś sposób połączona z tym, co widzimy w mediach i jaki obraz rzeczywistości te media kreują? Czy tę władzę osiągamy, ponieważ jesteśmy roszczeniowi? Wymagamy tu i teraz, aby coś było dokładnie takie, jak sobie wymarzyliśmy, bo przecież zapłaciliśmy, a skoro zapłaciliśmy, pomimo nawet tego, że jesteśmy w przestrzeni publicznej, to ma być tak, jak chcemy, bo jesteśmy no właśnie jakimiś 5-latkami, które tupią nogą? No, może okazuje się, że właśnie jesteśmy. To jednak, co dla mnie najbardziej fascynujące, to wszystko to, co przyniesie nam przyszłość. Jeśli nie mamy dzieci, jeśli decydujemy się wykluczać dzieci, jeśli traktujemy dzieci gorzej, to ciekawe, czy mamy wystarczająco dużo wyobraźni, aby zdać sobie sprawę z tego, że już niebawem to my będziemy od tych dzieci zależni. No i właśnie, jaki los one nam wtedy zgotują? Pamiętajmy, że dzieci to są nasi przyszli lekarze, nasi przyszli adwokaci, nasi przyszli opiekunowie w domach spokojnej starości. Jeśli my teraz nie mamy dla dzieci empatii, to skąd te dzieci mają się nauczyć empatii, którą później chcielibyśmy, aby okazały nam, gdy będziemy zniedołężnieni i starzy? Wykluczamy dzieci z przestrzeni publicznej, pozwalamy, aby były ostatnią grupą społeczną, którą tak naprawdę, gdybyśmy tylko mogli, to byśmy zamknęli gdzieś w jakichś piwnicach albo na jakichś strychach. A jednocześnie cały czas chcemy zbierać owoce ich pracy. Teraz może chciałabym zakręcić takie koło do tego, od czego zaczęłam dzisiejsze wideo, ponieważ powiem Wam szczerze, że dla mnie jest to temat niesłychanie emocjonujący i dla mnie praca dzieci, zwłaszcza to, że praca dzieci jest coraz bardziej powszechna i od kilku lat, od bodajże 2 czy 3 lat, powoli na nowo liczby dzieci pracujących w różnych przemysłach zaczynają wzrastać. Wydaje mi się, że jest właśnie tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Jak mówiłam wcześniej, według mnie bardzo intensywnie powiązane jest to, jak traktujemy dzieci, z tym, że znajdujemy się w systemie, który nie szanuje ludzi, a szanuje jedynie kapitał. I też właśnie w związku z tym to nie dzieci są dla systemu wartościowe, a praca, jaką dzieci mogą wykonać. W związku z tym dzieci, jeśli są w stanie dostarczyć nam jakąś pracę, to będą przez nas szanowane, a jeśli tej pracy nie są w stanie dostarczyć, to będą dla nas jakimś tam balastem, którego najchętniej byśmy się pozbyli. Dodatkowo warto pamiętać, że olbrzymia ilość z nas korzysta jednak z owocu pracy dzieci i tak naprawdę bardzo często przez to, że my korzystamy z tych owoców ich pracy, niejako odbieramy im możliwość życia w lepszej rzeczywistości, ponieważ kupując od korporacji, które zmuszają dzieci do niewolniczej pracy, nie zmuszamy tych korporacji, aby zapewniały tym dzieciom co najmniej bezpieczne warunki, w których nie będą przynajmniej sobie obcinać rąk czy robić innych strasznych rzeczy, które nawet w Stanach Zjednoczonych dzieją się teraz, w tym roku, na porządku dziennym. Zaledwie kilka dni temu wydarzyła się ta tragedia, bo to naprawdę dzieje się praktycznie każdego dnia. W Stanach Zjednoczonych 16-latek zmarł na farmie drobiu, ponieważ było ponad 17 różnych zaniedbań ze strony osoby, firmy, która go zatrudniała. I wiecie, co się stanie? Firma musi zapłacić $200,000 w karach.
Czy te 200 tysięcy dolarów to wystarczająca kara za to, że ktoś zmarł? Czy te 200 tysięcy dolarów to wystarczająca kara za to, że nie zapewnili bezpieczeństwa swoim pracownikom? Czy wszystkie te nadużycia, które mieli, czyli wszystkie kontrole, których nie zrobili i tak dalej, nie wygenerowały wystarczających oszczędności, aby te 200 tysięcy dolarów pokryć? I też właśnie w związku z tym, dzięki temu, że zatrudniali dzieci, to wygenerowali jeszcze dodatkowo bardzo dużo innych oszczędności i też właśnie tym samym tylko się na tym całym procederze wzbogacili i tak naprawdę taka drobna kara nie nauczy ich nic? Tym wideo przede wszystkim chyba jednak chciałabym zainspirować do refleksji na temat tego, w jaki sposób kapitalizm wpływa na nasze związki z innymi ludźmi i też właśnie tym samym odseparowuje nas od tych ludzi, nawet od całych grup społecznych. Wydaje mi się, że jest niesamowitym, jak bardzo duża zmiana w mentalności Polaków w stronę dzieci jest na przestrzeni tych ostatnich lat. I możliwe, że ma to związek z 500+ i z całym tym rozdawnictwem. Tak więc jest to jakaś taka retoryka, która ma sprawić, żeby ludzi jeszcze bardziej tylko podzielić. W społeczeństwie, które już tak czy siak jest niesłychanie podzielone, ponieważ jest tak strasznie zindywidualizowane i tak strasznie skupione na sobie, że nie do końca jest w stanie wejść w interakcję z innymi, również ze względu na jakieś tam anxieties i inne problemy psychiczne, które coraz są powszechniejsze wśród nas wszystkich. I powiem Wam szczerze, ja nie do końca rozumiem, skąd ten brak chęci do altruizmu w nas Polakach wynika. Jeśli macie pomysły, to dajcie mi znać w komentarzach, a tymczasem wydaje mi się, że powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć. I jestem bardzo ciekawa Waszych myśli na ten temat. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki. Pa, pa! Thank you.